Żydzi postanawiają zabić Pawła. Gdy arcykapłani i przywódcy zauważyli, jaki skutek wywierają opowiadania Pawła o przyszłych doświadczeniach, znienawidzili go. Widzieli, jak odważnie głosi o Jezusie, jak w Jego imieniu dokonuje cudów, jak słuchały Go wielkie tłumy i odwracały się od tradycji, a na przywódców żydowskich spoglądały jako na morderców Syna Bożego. Rozgorzała w nich złość i zabrali się w celu naradzania się, co tu najlepszego uczynić, aby zdusić ten ruch. Wspólnie uzgodnili, że najskuteczniejszym sposobem będzie zabicie Pawła. Lecz Bóg znał ich zamiary i polecił aniołom, by strzegli Pawła, aby żył do czasu ukończenia swej misji. Prowadzeni przez szatana bezbożni Żydzi pilnowali bram Damaszku w dzień i w nocy, aby zabić Pawła, jak tylko będzie przechodził. Ale Pawła uprzedzono o tym, że Żydzi czyhają na jego życie i nocą uczniowie spuścili go w koszu po murze. Plan szatana zawiódł, a Żydzi ze wstydem i złością przyjęli porażkę niespełnienia swoich zamiarów. Potem Paweł udał się do Jerozolimy, aby przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy się go bali, bo nie mogli uwierzyć, że stał się uczniem. W Damaszku Żydzi czyhali na jego życie, a jego nowi bracia nie chcieli go przyjąć. Wtedy ujął się za nim Barnaba, zaprowadził go do apostołów i opowiedział im, jak sam w drodze ujrzał Pana i że potem w Damaszku nauczał nieustraszenie w imię Jezusa. Lecz szatan nadal pobudzał Żydów do zabicia Pawła, dlatego Jezus polecił mu opuścić Jerozolimę. W towarzystwie Barnaby udał się do innych miast, głosił o Jezusie, czynił cuda i wielu się nawracało. Gdy uzdrowiony został pewien człowiek kulawy od dzieciństwa, mieszkający tam bałwochwalczy lud, chciał złożyć uczniom ofiarę. Zmartwiło to Pawła i powiedział im, że on i jego współpracownik są tylko ludźmi i że jedynie Bóg, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, winien być czczony. W ten sposób Paweł uwielbił Boga przed tym ludem, ale z trudem powstrzymał ich od złożenia im ofiary. W ich umysłach kształtowały się pierwsze pojęcie o wierze w prawdziwego Boga i należnej mu czci i szacunku. Ale gdy ci ludzie słuchali Pawła, szatan nakłaniał bezbożnych Żydów z okolicznych miast, aby chodzili za Pawłem i niszczyli dobre dzieło, które on wykonywał. Właśnie ci Żydzi podburzyli umysły bałwochwalców przez rozsiewanie fałszywych wieści o Pawle i wkrótce podziw ludu zamienił się w nienawiść, a ci, którzy tak niedawno gotowi byli go czcić, ukamieniowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Ale kiedy zebrani wokół Pawła uczniowie stali i opłakiwali go, podniósł się on ku ich radości i udał się z nimi do miasta. Gdy pewnego razu Paweł i Sylas głosili o Jezusie, chodziła za nimi dziewczyna posiadająca ducha wieszczego, wołając: „Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia”. Chodziła za uczniami przez kilka dni. Martwiło to Pawła, gdyż krzyk tej kobiety odwracał umysły ludu od prawdy. Przez nią szatan chciał wzbudzić rozgoryczenie wśród ludu i zniszczyć wpływ uczni. Paweł był bardzo poruszony z tego powodu. Dlatego odwrócił się i rzekł duchowi: „Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł”. Zły duch został zgromiony i opuścił dziewczynę. Właścicielom tej dziewczyny podobało się, że ona wołała za uczniami, ale gdy demon ją opuścił i stała się łagodną uczennicą Chrystusa, wpadli we wściekłość. Dzięki jej wróżeniu zarabiali dużo pieniędzy, a teraz stracili widoki na zysk. Szatan znowu nie osiągnął swego celu, a jego słudzy, pojmawszy Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed sędziów, mówiąc: „Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście”. Pospólstwo zwróciło się przeciw nim i hetmani kazali zerzeć z nich szaty i obić ich rózgami. Wychłostawszy ich porządnie, wtrącili do więzienia i przykazali dozorcy więziennemu, aby ich bacznie szczekł.
Stosownie do tego rozkazu wtrącił ich do najgłębszego lochu, a nogi zakuł im w dyby. Lecz aniołowie Boży towarzyszyli im w więzieniu i sprawili, że uwięzienie uczniów stało się przyczynkiem do uwielbienia Boga oraz pokazało ludowi, że Bóg dba o swe dzieło i o wybrane przez siebie sługi. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga. Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, tak że fundamenty więzienia się zachwiały i widziałam, jak anioł Boży natychmiast rozluźnił uwięzionym wszystkie więzy. Kiedy stróż więzienny obudził się i ujrzał drzwi więzienia otwarte, przeraził się bardzo. Myślał, że wszyscy uczniowie uciekli, a jego ukarzą za to śmiercią. I gdy już miał popełnić samobójstwo, Paweł zawołał na cały głos: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. W ten sposób okazana moc Boża przekonała dozorcę więzienia. Kazał więc podać sobie światło, wbiegł do celi i zrząd cały upadł Pawłowi i Sylasowi do nóg. Potem wyprowadziwszy ich na zewnątrz, zapytał: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Następnie dozorca więzienia zawołał wszystkich swych domowników i Paweł zaczął im opowiadać o Jezusie. W ten sposób serce dozorcy złączyło się z sercem jego braci i omył rany więźniom, a tejże nocy on i wszyscy domownicy przyjęli chrzest. Potem dał więźniom jeść i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Ta cudowna wieść o objawieniu się mocy Bożej